kiedyś byliśmy narodem rolników. Obecnie mniej niż 2% mieszkańców Stanów Zjednoczonych zajmuje się rolnictwem. Większość z nas nie wie, jak smakują i jak uprawia się rośliny. Przyszłość pożywienia. Od ponad 12 tysięcy lat, ludzie zaczęli się do materiału siewnego i zapisywanie materiału siewnego. Rozkwit rolnictwa, rozkwit cywilizacji. W Chinach uprawiano tysiące odmian ryżu. Więcej niż 5 tysięcy odmian ziemniaków było uprawiane na całym świecie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych, ponad 7 tysięcy odmian jabłek hodowano w XIX wieku. W XX wieku wizerunku rolnictwa drastycznie się zmienił. Rozwój fabryki do budowy bomb w I wojnie światowej doprowadziły do rozwoju chemii przemysłowej, nawożenie azotem. Gaz paraliżujący rozwinięty w II wojnie światowej, nieco zmodyfikowany został zastosowany do środków owadobójczych. DDT był bohaterem swego pokolenia. Nowe technologie obiecały główne cele: wzrost wydajności produkcji żywności, niższe ceny i większą dostępność. Ale około połowy XIX wieku o tych technologiach w połączeniu z nowymi osiągnięciami w uprawie. Led Green Revolution. Myślę, że ludzie, którzy po raz pierwszy zastosowali zielonej rewolucji, mieli dobre intencje. Wielu ludzi głodowało na świecie, co miało miejsce wielokrotnie w historii cywilizacji. Myślę, że gdybyśmy usystematyzowali rolnictwo, tak jak w wieku XVIII w wieku przemysłowym i postrzegać rolnictwo jako całości, która działa, mogłoby to rozwiązać wiele problemów, które mieli ludzie w tym czasie w rolnictwie. Po dekadach, zdumiewający wzrost produkcji. Rok po roku, duże obszary zostały obsadzone z jednej odmiany upraw. Te plantacje stworzyły próżnię ekologiczną, gdzie owady i choroby mogą eksplodować. Ta jednorodność prowadzi do jednych z największych klęsk żywiołowych w rolnictwie ludzkości. W połowie XVIII wieku, bardzo niewiele odmian ziemniaków było uprawianych w Irlandii. Gdy zostały zaatakowane przez chorobę, 1 milion ludzi umiera. Przy tej samej chorobie ziemniaka, która pojawiła się w Peru, uczyniła znacznie mniejsze szkody. Obecnie tylko 4 odmiany ziemniaków są powszechnie uprawiane. 97% odmian warzyw uprawianych w początku wieku XX, teraz są wymarłe. Jednorodność genetyczna prowadzi do zwiększenia podatności na choroby i insekty. Rolnicy zostali uwięzieni w grze pestycydów. Gdy raz spryskali, kolejnym razem musieli spryskać większą ilością. Zwiększenie wykorzystania nawozów, pestycydów i herbicydów zwiększa koszty, zanieczyszczenie wody i powodowały zagrożenia dla zdrowia. Następnie w 1970 roku Monsanto wyprodukowała Roundup ze względu na jego zdolność do wyeliminowania większości chwastów. Stał się jednym z herbicydów najbardziej popularnych w historii. W połowie 1990 roku, wraz z rozwojem technologii, która wykorzystuje podział genów, zielona rewolucja stała się Gene Revolution. Wykorzystując nowe technologie, Monsanto zmodyfikowała genetycznie nasiona, by były one odporne na Roundup. Zwykle Roundup zabije wszystko, co zielone, ale jeśli roślina jest odporna na Roundup, kiedy jest spryskana, nie umiera.
Teraz firma, która sprzedaje herbicydy, również sprzedaje nasiona. Dawniej rolnicy używali herbicydów tylko i wyłącznie w razie potrzeby. A gdy nie było konieczność stosowania herbicydów, to nie używali ich. Obecnie jest zasada, która mówi, że co jest obsadzone i wyrosło na 1 cm z ziemi, musi być spryskane. Kukurydza Monsanto BT jest zarejestrowaną jako zboże i ma w sobie środek owadobójczy. Dlatego, że każdy może genetycznie modyfikować komórki BT. Naturalne toksyny bakteryjne. Jeżeli robak zjada jakąś część kukurydzy, to umierze. A teraz mamy inżynierię genetyczną, GMO, której zadaniem nie jest tylko zmiana roślin, ale tak naprawdę wprowadzanie substancji chemicznych do żywności i uprzemysławienie żywności na poziomie genetycznym i komórkowym. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów Gen Revolution jest patentowanie nasion. Jest to bardzo dobry powód, dlaczego prawie 200 lat Urząd Patentowy i Kongres nie pozwalają patentowania życia. Prawo do patentu jest zapisane w artykule 1 Konstytucji. Uprawy żywności zostały celowo wyłączone z patentu ze względów moralnych. Na początku 1930 roku hodowców roślin obowiązywało prawo pokazać swoje prace. Ale ochrona patentowa nie zostanie przedłużona na kolejne pokolenia nasion. Oczywiście, gdy patentujesz rakietę tenisową, powiedzmy z jakiejś nowej gąbki itp., można łatwo opisać bardzo wyraźnie swój pat, ale jak możemy opisać całą roślinę? Jak reszta minionych pokoleń zanikła, a kiedy to ale w 1978 roku, dr Anandha Chakrabarty doprowadził pierwszy żywy organizm do urzędu patentowego. Chakrabarty był inżynierem w General Electric i stworzył mikroba jedzącego ropę naftową. I próbował go opatentować. I urząd patentowy stwierdził, hej, nie możemy opatentować stworzenia, które, jeśli masz rakietę tenisową lub toster, to, ale nie może opatentować części przyrody. Ale General Electric i Chakrabarty byli dość natarczywi i skierowali sprawę do zarządu. I jeden głos przesądził, zarząd uznał mikroba genetycznie modyfikowanego i opatentował. Co ciekawe, ten bakcyl nigdy nie została użyty. Bo gdyby zjadał ropę naftową, mógłby być wykorzystany przy katastrofach i wielu innych rzeczy. Bramy były teraz otwarte dla inżynierii genetycznej. Podczas administracji Reagan powiedział, opatentujmy zwierzęta. Następnie genów ludzkich i części ludzkiego ciała. Myślę, że przedsiębiorstwa będą chciały powiedzieć, my opatentowaliśmy ten gen. I wszędzie, gdzie ten gen będzie się znajdował, jest naszą własnością. Jest w roślinie, posiadamy to, jeśli w zwierzęciu, posiadam, może nawet dojść do powiedzenia, jeśli jest to w człowieku, jesteś ich własnością. Tyle tylko, że prawo, byłoby kilka problemów konstytucji, ale wyraźnie widać, że chcą patentu genu. Problem patentowania życia nigdy nie został poddany pod głosowanie ludzi lub Kongresowi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Daje to niesamowicie wielką władzę korporacji do zatrzymania i kontroli gatunków lądowych. Chociaż korporacje były zajęte opatentowaniem wszystko wokoło, były również zainteresowane innymi dziedzinami. Od około 1995 roku na rynku była Hossa. Monsanto kupowało producentów nasion. I DuPont zakupił Pioneer Hybrid Seeds. Zasadniczo przemysł pestycydów USA kupił branżę nasion do wszystkich zastosowań i celów. Monsanto wydało 8 miliardów dolarów, by kupić producentów nasion. W połowie 1990-er przedsiębiorstwa zaczął patentować nie tylko genetycznie zmieniane nasiona, lecz również nasiona, które nie zostały zmienione genetycznie. Jedynym wymogiem, które było konieczne, to to, że nie zostało. Jedyną cudowną rzeczą jest to, że nasz rząd przeszedł do przechowywania nasion, tak można zachować bioróżnorodność. Każdy, kto udał się do tych banków nasion i przedstawił nasiona niezastrzeżone i nieopatentowane, a był pierwszą osobą w urzędzie patentowym, w celu osiągnięcia patentu, otrzymywał go. Szacuje się, że Monsanto posiada 11 tysięcy patentów. Dlaczego korporacje to robią? Bo tak mogą używać nasion, chcą zastąpić wszystkie inne nasiona. I w ten sposób, kto kontroluje nasiona, kontroluje żywności. W Kanadzie w taki sposób, wszystkie patenty wylądowały bezpośrednio u Percy Schmeisser.
Jestem rolnikiem od 53 lat. I przez te lata, głównie uprawiałem pszenicę, orzeszki ziemne, rzepak, groch. To pole to pszenica, a pole za mną to rzepak. Lub gorczyca nazywana w Europie. Gdy nasi dziadkowie przybyli do tego kraju, nie było takich rzeczy jak spółki chemiczne i firmy nasion. I musiał polegać i rozwijać swoje nasiona, zapytać sąsiadów lub przywieźć je ze sobą z Europy. Percy był znany w tej części Kanady jako twórca bezpiecznych nasion do obsiewania pól. Chciałbym powiedzieć, że nasze najlepsze ziarna i nasiona nie zostały stworzone przez ludzi w laboratorium i naukowców, zostały opracowane przez rolników. W 1997 roku Percy zastosował Roundup do oczyszczenia plonów na swoich polach. Niektóre chwasty w gorczycy nie wygrzynęły. Z początku myślałem, że niektóre z tych roślin nie giną, bo stosowałem rok do roku Roundup w tym samym obszarze. A nie powinno się tak robić w tym samym obszarze, ponieważ mogą rozwijać odporność na dany środek. Monsanto, gdy się dowiedziało o tym przypadku, udało się na moją ziemię. Bez mojej wiedzy, nie informując mnie o tym, zabrali rośliny i nasiona. I powiedzieli coś takiego, że rośliny są odporne na Roundup Monsanto. W dniu 6 sierpnia 1998 roku rozpoczął się proces sądowy przeciwko mnie. Monsanto twierdzi, że Percy uzyskali nielegalnie jej zmienione genetycznie rośliny gorczycy. Bez licencji i naruszył jej patenty. Patent w przeszłości był wykorzystywany do takich rzeczy jak na przykład gaźnik. Cóż, gaźnik pojawia się pewnego dnia i zaczyna się mnożyć wszędzie. I pojawia się w każdym samochodzie. Wtedy nagle będziesz miał gaźnik innej osoby w samochodzie i będziesz mógł być pozwany za naruszenie patentów. Tak więc swoisty charakter tego rodzaju technologii. Raz uwolnione do środowiska dziko i nieograniczone. Rozprzestrzenianić będzie się wszędzie. Przed głównym procesem, Monsanto wykofał wszystkie zarzuty wobec mnie, że kiedykolwiek uzyskałem nielegalnie nasiona. I zaczęli mówić, że bez względu na to, jakie nasiona znaleźli na mojej farmie, nadal naruszyłem ich patent. Bo moje pole znajduje się z wschodniej strony szosy. Wiatry panujące tutaj w naturalny sposób przyczyniły się, że nasiona gorczycy, które spadły z ciężarówki, wpadają na moje pole tutaj. W rzeczywistości jeden rolnika powiedział mi, że gdy przewoził nasiona gorczyca odpornych na Roundup tą drogą, przebił koło u przyczepy i na odcinku 2 mil stracił wiele nasion. Strata ta doprowadziła do obsiania 2000 hektarów. Myślę, że jednym z głównych problemów w tym przypadku jest to, gdzie jest granica między osobami i firmami, które produkują i rozwiją nowe technologie. Ta linia, która oddziela zwykłych rolników od firm, które chcą zarobić na wszystkim. Najważniejszymi argumentami w tym sporze powinny być prawo rolników do dalszego rozwoju. Powinni mieć prawo do zachowania własnych nasion, powinni mieć prawo do nabycia konwencjonalnego materiału siewnego od sąsiadów, tak jak w przeszłości. Bez konieczności martwienia się o to, że naruszą jakiś patent. W 1999 roku, kiedy poszedłem na moje pole gorczycy, byłam poinformowany przez mojego prawnika, że nie mogę używać swoich nasion, bo teraz wiem, że są skażone przez genetycznie zmodyfikowane nasiona Monsanto, które zostały dostosowane do tego regionu i które dorastało całkiem dobrze. Percy musiał zniszczyć nasiona, które razem z żoną hodowali przez dziesięciolecia. Ta strata moich nasion były najtrudniejszym doświadczeniem, jakie mi się przydarzyło. Słuchaj, Monsanto pojawia się tu, po tych wszystkich latach pracy. I po prostu chcą wziąć wszystko, od tak. Ja nigdy bym nie mógł wejść do ich siedziby i zabrania wszystkiego, co było w pozwie. A oni mogą przyjść i zrobić, co chcą z rolnikami, jak gdyby byli panami wszystkiego. To naprawdę niepokojące. I czuję, że zabierają moje prawa i moją prywatność. A my nie jesteśmy jedynymi, z którymi to robią, jest nas wielu. Dlaczego sądzą się tylko z tak drobnymi rolnikami?
i tylko wtedy, gdy są warte tylko kilkaset tysięcy. Dlaczego nie sądzą się z dużymi międzynarodowymi firmami? Dlaczego? Czy to chciwość, czy chęć kontroli wszystkich nasion? Percy nie jest jedynym rolnikiem oskarżonym przez Monsanto. W lecie 2000. Ja i moja rodzina dyskutowaliśmy, myślałem, że to brak szacunku. Monsanto nigdy nie wystosował pisma lub chęci do w sprawie naszego dochodzenia związanego z naszą działalnością. Byliśmy zaskoczeni, gdy w koniec lipca 2000 roku otrzymał pismo od kancelarii prawnej Nowy Orlean, która reprezentowała Monsanto, oskarżając nas o naruszenie jej patent. Wszyscy rolnicy, oskarżeni w Stanach Zjednoczonych, z którymi rozmawiałem, mieli podobne historie. Gdy przychodzili do badania upraw, rolnicy nie mieli nic do ukrycia. A gdy nic nie znaleźli w roślinach, mówili, że wrócą następnego lata, a gdy rolnicy nie mogli już pobierać próbek i udowodnić w inny sposób. Monsanto powiedziało nam, że muszę dostarczyć próbki z wszystkich 38 500 ha naszej uprawy i zebrać je wszystkie w odstępach 20 sekund z każdego kawałka. Gdy patrzyłem na wyniki następnego dnia, zdałem sobie sprawę, że ta historia ich nie ruszy. Teraz zmienili wersję, mówiąc, że wzięli tylko kilka próbek z pola. Musimy przyjąć, że kłamali nas za pierwszą próbą BY wyłudzić pieniądze. I ugają teraz. Szacuje się, że Monsanto wysłało 9 tysięcy pisma do rolników. Większość rolników wolało zapłacić, aby uniknąć procesów. Obecnie jest 100 spraw w sądzie, tylko w Stanach Zjednoczonych. Kiedy rolnicy podpisują umowę z Monsanto, muszą się zgodzić, że nigdy nie złamią warunków umowy. Czuliśmy się inwigilowani przez Monsanto za sprawą częstych wizyt dla przykładu niektórych z nas. Chcieli zastraszyć, by nie zachowywali własnych nasion. Oraz BY byli tak przestraszeni, by nie zachować ich nasiona. 75% z 1,4 miliarda rolników zależy od materiału siewnego zapisanego jako podstawowego źródła nasion. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, po 2,5 roku. A Monsanto ciągało mnie przez sądy, robili wszystko, aby mnie złamać. Właściwie wydaliśmy wszystkie nasze oszczędności, jakie mieliśmy. Do tej pory wydaliśmy około 200 tysięcy dolarów. Jeden z moich dzieci powiedział nam: mamo i tato, mam nadzieję, że się nie dacie. Dlatego, że starają się was zniszczyć i mam nadzieję, że jesteście silni i macie wsparcie w nas wszystkich. Powiedział. To jest jedyny sposób, aby przeciwdziałać w sprawie zmian naszego kraju przez duże firmy. Monsanto Ready to Wage War. Przypadek Schmeisser otworzył drzwi do Monsanto nowy poziom w odniesieniu do patentów. Wiele osób pytało mnie, dlaczego nie mogę zaakceptować umowy. Prawdopodobnie mógłbym odstąpić od umowy przez symboliczną karę lub 2000 dolarów grzywny. Ale to, co zrobiłem, to porozmawiałem z moją żoną. Posłuchaj, oni zniszczyli nasze całe życie, nasiona, wszystko, na co pracowaliśmy przez 50 lat. I jeśli to podpiszę, to utoruję drogę do uprawiania gorczycy genetycznie modyfikowanej. Nie będziemy mogli robić niczego we własnym biznesie. Nie mógłbym żyć ze sobą. Czuję się, jakby ktoś zbrał mi moje fundamentalne prawa i wyrzucił je. Moi dziadkowie odrzucili taki system. A my wracamy na przełom XIX i XX wieku do tego samego. Do systemu kontroli i bezczynności. A my powiedzieliśmy nie i będziemy walczyć i bronić, w co wierzymy. W walce z Goliatem. A co sąd postanowił, po 2,5 tygodnia próby? Powiedział, bez względu na to, jak sposób gorczyca genetycznie modyfikowana Monsanto znalazła się na moim polu, a następnie określając, powiedział, czy to przez zapylenie przez wiatr, przez ptaki, pszczoły, zwierzęta, lub spróbuj spadł z ciągnika, etc. Nie miało znaczenia. Bo faktem były rośliny na moim polu, które naruszały patent Monsanto. Nawet gdy ich nie chciałem na moim polu. Numer drugiego. Co moim zdaniem jest najważniejsze, oświadczył. Jakikolwiek farmer, który ma konwencjon, bez względu na rodzaj tej plantacji, jeżeli są to drzewa lub nasion. I jeśli zostaną zapylone z genów z Monsanto.
wbrew Twojej woli i zniszczą Twoje żniwo. Twoje plony stają się własnością Monsanto. Teraz zastanówcie się, co to oznacza dla rolników na całym świecie. Rolnicy, ogrodnicy, wszystko co ma do czynienia z czymś co żyje. W trzecim artykule napisał: fakt, że nigdy nie używałem patentu Monsanto. Co oznacza, że nigdy nie używałem herbicydu Roundup lub nasion z Monsanto, używałem moich zbiorów. Pisał, że to bez znaczenia. Powiedział, że faktem jest, że były polu. W taki sposób pokazano moc prawa patentowego w porównaniu z prawami rolników. Jeśli spojrzysz na pola gorczycy, gdzie jedna połowa jest genetycznie zmodyfikowana, a druga połowa zwykła, nie zauważysz różnic, rosną tak samo, działają. Jedynym sposobem, aby odkryć spryskanie Roundupem tych roślin, to co zginie, to twoje żniwo, a to co przetrwa, należy do Monsanto. Rezultat tego przypadku. Kanadyjski sędzia powiedział, że to skandaliczna grzywna nałożona na rolnika Monsanto. W ciągu ostatnich 2 miesięcy otrzymał co najmniej 100 rozmów telefonicznych od ludzi, którzy odkryli rośliny gorczycy na swoich polach, które nigdy wcześniej nie mieli. Muszę z przykrością stwierdzić i powiedzieć, że bardzo trudno będzie znaleźć pole w zachodniej Kanada, która nie jest obecnie zakażone, do pewnego stopnia, genetycznie zmodyfikowany rzepak Monsanto. W maju 2004 roku kanadyjski Sąd Najwyższy postanowił liczbą głosów 5-4, że Percy naruszył patent Monsanto. To jest też etyka, której brakuje w społeczności rolniczej. Ja też dorastałem w tej etyce. Etyczne podstawy. Jeśli zdecyduję się na zastosowanie nowych rozwiązań w rolnictwie w mojej okolicy, potencjalnie niebezpiecznych dla moich sąsiadów. Przykładowo, jeżeli zdecyduję się na hodowlę bydła i jeśli potencjalnie to bydło zniszczyłoby zbiory moich sąsiadów, to ja jestem odpowiedzialny za wypuszczenie tego bydła, a nie moi sąsiedzi, którzy odmówili wpuszczenia bydła i obrony swoich upraw. W sposób, jaki system teraz działa. Teraz moim obowiązkiem jest znalezienie sposobu i obrona przed tą technologią moich plonów. Oczywiście, nie ma możliwości budowy ogrodzenia o wystarczającej wysokości, aby tego uniknąć, teraz to wiemy. Wszystkie stworzenia ewoluowały i opracowywały mechanizmy przez miliony lat, aby chronić się przed inwazją obcego dna. Inżynierzy genetyczni próbują pokonać barierę integralności gatunkowej. Wprowadzić nowy gen do łańcucha dna, rośliny do zwierzęcia i na odwrót. Kiedy naukowcy zaczęli pracować nad inżynierią gen 30 lat temu, wierzyli, że jeden gen w łańcuchu dna nie niesie zagrożenia i że takie transgeniczne dna będzie stabilne, nawet gdy zostanie przekroczona bariera gatunkowa. Nowe techniki w biologii molekularnej wydaje się, że pozwalają nam na kontrolę ewolucji. W 1975 roku pionierzy inżynierii genetycznej na konferencji podjęli próbę omówienia kwestii bezpieczeństwa i etyki. W ostatnich osiągnięć w dziedzinie badań transgenicznych niektórzy biolodzy wezwali do wprowadzenia moratorium w badaniach, aby zabezpieczyć i ustabilizować technologię. Nie wiemy, jakiego rodzaju ryzyko stwarzamy, bo nigdy nie były testowane. Delegaci na kongres zagłosowali przeciwko moratorium, ale obiecali, że będą przechowywać wszystkie zmodyfikowane dna i genetycznie zmienione organizmy w szczelnych i bezpiecznych laboratoriach. Obecnie zarówno w rolnictwie, jak i w medycynie, jest używana inżynieria genetyczna. Medycyna biotechnologii stworzyła wiele produktów, które ratują życie: szczepionki insulina, leki na stwardnienie rozsiane, reumatyczne zapalenie stawów, zapalenie wątroby, niepłodności, rak, witamina B17. Te leki są wytwarzane w warunkach kontrolowanych, bezpiecznie w laboratorium. Genetycznie modyfikowane rośliny, w przeciwieństwie do lekarstw, produkujemy
i raz wypuszczone w środowisko, nie jesteśmy w stanie ich kontrolować. Korzystanie z biotechnologii w produkcji żywności nie jest niczym nowym. Ponad 6000 lat temu ludzie wykorzystywali drożdże żywego organizmu do wyrobu chleba, zakwas. I używamy biotechnologii do dziś przy fermentacji piwa i wina. Pod tym względem nie ma tu nic nowego. Ale to jest całkowicie błędne. Inżynieria genetyczna jest radykalną rewolucją w produkt, to jest naprawdę inwazja technologii. Ludzie słyszeli, że wzięli genów lądry i umieścili go w pomidorze. Więc pomidorów mogły wytrzymać niższe temperatury. Ale ludzie pytali, w jaki sposób gen w lądry w pomidrze, jak się tam dostał. Tak naprawdę, jedynym sposobem, żeby to zrobić, jest wzięcie genów lądry i umieścić w komórce pomidora. Więc co jest lepsze od tego? Bakterie i wirusy. Po 12 latach poszukiwań, Monsanto znalazło bakterie w glebie, które w naturalny sposób były odporne na herbicyd Roundup. Celem była manipulacja genetyczna dna tej bakterii do różnych roślin. Wycięli sekwencję dna, która była odporna na Roundup. Ale umieszczenie tej sekwencji w kukurydzy nie przyniosło rezultatów. Więc w następnym krokiem było umieszczenie bakterii E. coli. Wadą tego rozwiązania było, że tworzone luki w dna E. coli. Kiedy mieszano dwie E. fiolki, część dna E. coli rekombinowało z bakteriami opornymi na Roundup. Wtedy technicy wykorzystywali dna do manipulacji komórki roślin kukurydzy, które chcieli zmienić komórek w naturalny sposób odrzucały obce dna. Więc postanowili wykorzystać metody bakterii glebowych, które powodują nowotwory u roślin. Wykorzystali te bakterie, aby przenikać do jądra komórki rośliny i zmienić jej dna. Są także dwie inne metody, stosowane w celu przeniknięcia przez ściany komórkowe i zmodyfikowanie dna. Jedną z metod jest zastosowanie wiązki elektryczne o wysokim napięciu do tworzenia małych otwory w komórce, przez co są podatne na infiltrację obcego dna. Drugą jest pistolet genów, który strzela cząsteczkami złota i zmienia dna w komórkach roślinnych. Każda z tych trzech metod wymaga genu dynamicznego, który by generował pożądane właściwości. Taki gen jest zwykle wyodrębniany z wirusa mozaiki Calafiora. Ta zdolność bakterii i wirusów wdzierania się w ssaki w różnych procesach w inny sposób mówiąc, to jest to, co sprawia, że wiele osób obawia się biotechnologii. Ponieważ to jest to, o co w tym naprawdę chodzi. W celu wprowadzenia genów jednego organizmu do drugiego, normalnie, które się nie krzyżują, trzeba się zachowywać jak bakterie i wirusy. I wnikają w komórki, i stają się domownikami, tak jak wirus musi się stać rezydentem. I zrobić jeszcze jedno. Nazywają to antybiotykowym system znakowania. Ten antybiotyk jest znacznikiem genu, który jest naturalnie odporny na specyficzne antybiotyki, tak aby później można było zweryfikować go w procesie genetycznym i wyróżnić. Obecnie obowiązująca katastroficzna wizja w systemie żywienia wymusza na środowisku lekarskim, które jest uwięzione w klatce, utraty niektórych antybiotyków. Nikt do końca nie wie, co niesie za sobą używanie znaczników genów za pomocą antybiotyków. W technice genetycznej, która może przyczyniać wiele problemów, biomedyczna społeczność na całym świecie jest całkowicie skoncentrowana na tym problemie. W miarę jak poruszamy się do przodu w tym przedziale biotechnicznej rewolucji i będziemy produkować więcej i więcej zmodyfikowanych organizmów, zobaczymy fragmenty dna w interakcji między sobą i w sposób zupełnie nieprzewidywalny. Teraz się dowiadujemy, że geny tworzą funkcje złożonych sieci i że zmiana jednego genu może wyrazić i wpłynąć na wiele różnych rzeczy. Myślę, że jest to prawdopodobnie największe doświadczenie biotechnologiczne w całej historii ludzkości.
Pomidor Flavor Saver był pierwszym pożywieniem genetycznie zmodyfikowanym w celach konsumenckich. Calgene korporacja, która wyprodukowała pomidora, przeprowadziła 3 badania na szczurach i u niektórych z nich znalazło zmiany w żołądku. Zarzuty niektórych naukowców rząd odrzucił i pomidor został zatwierdzony w maju 1994 roku. Pomidor Flavor Saver ciężko znosił transport, a konsumenci go nie lubili, więc został wycofany. Po raz pierwszy raz wielu Amerykanów zrozumiało, że genetycznie zmieniona żywność była częścią ich codziennej diety, w roku 2001. W czasie posiłki w pracy ze współpracownikami na stoisku Grace potrafiła zjeść 3 kurczaki dziennie. Chow mówił, że było bardzo dobre, ale wtedy stało się coś poważnego. Poczułem zaostrzenia w klatce piersiowej i trudno było mi oddychać. Nie wiedziała, ale była w stanie szoku. Co myślałaś w tym czasie? Myślałem, o mój Boże, co się dzieje ze mną, coś jest bardzo złego ze mną. Czułem się, jakbym miał umrzeć. Pogotowie w Oakland potwierdziło diagnozę, była to ciężka reakcja alergiczna. I stamtąd jej historią zainteresował się Waszyngton. W tym czasie międzynarodowy rynek kukurydzy był o prawdziwej wojnie. Starling, genetycznie modyfikowana kukurydza nie została zatwierdzona do spożycia przez ludzi. Została znaleziona w Taco Shells, wszystkie produkty zostały wykofane z supermarketów, w których znajdowała się ta kukurydza. Jeśli kupię płatki kukurydziane, chcę wiedzieć, że są one bezpieczne dla konsumenta. Czy czujesz się bezpieczna, kupując dzisiaj te produkty? Absolutnie nie. To jest niemal nieuniknione, łagodne reakcje oraz poważne reakcje alergiczne na kukurydzę Starling. Gdyby nie było publicznych organizacji zainteresowanych badaniami i opublikowaniem wiadomości o tym zbożu, wykonując pracę rządu, to skandal nigdy by nie został wykryty, a potencjalne ryzyko zagrożenia życia ludzkiego nie zostałoby udowodnione. Istnieją 3 agencje rządowe, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo GMO. Departament Rolnictwa jest odpowiedzialny za kontrolę wpływu na środowisko naturalne uprawy roślin transgenicznych i reguluje badania upraw. Ale badania ponad 8000 wniosków o testy upraw wykazały, że Departament Rolnictwa nie wymaga jakichkolwiek badań środowiskowych. Agencja Ochrony Środowiska reguluje rynek pestycydów. BT, naturalny środek owadobójczy, jest genetycznie dodane do wszystkich komórek BT. Administracji Żywności i Leków jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności. Każda nowa substancja w żywności musi być badana. Kiedy przedsiębiorstwa biotechnologiczne chcą uzyskać zezwolenie, czynili to, co oni robią, to znacznie równoważny termin, który był używany, zasadniczo odpowiada normalnym praktykom uprawy. To dlaczego nie powinno być regulowane w żaden sposób? Jednak w tym samym czasie spółki nalegały na patentowanie ich produktów. Ale do uzyskania patentu musi być różny od wszystkiego innego. Więc z jednej strony mówią, jest bardzo różny, ponieważ chcemy patentu. A z drugiej strony, że jest zasadniczo równoważne nie przejmować się przepisami. Na poziomie komórkowym ta żywność, bakterie, wirusy, nowe konstrukcje genetyczne. Nikt, nigdy wcześniej w historii nie miał. W sposób oczywisty nie są zrównoważone. Od kiedy żywność genetycznie modyfikowana została uznana za zasadniczo równoważną klasycznej żywności, to zostały sklasyfikowane jako ogólnie akceptowane jako bezpieczne. I rząd nie wymaga badań lub informacji na opakowaniu. Dla mnie jednym z najbardziej niezrozumiałych rzeczy w amerykańskiej polityce jest fakt, że nie domagamy się informacji o żywności GMO na opakowaniu. Wiele z tej genetycznie zmodyfikowanej żywności ukrywa się w postaci syropu kukurydzianego i glukozowego. W 2002 roku zatroskana matka z Oregon wydała kilkadziesiąt dolarów na inicjatywę dostarczania informacji na opakowaniach. Jak możemy polegać na tym samych międzynarodowych korporacjach, które powiedziały nam, że PCB, DDT i dioksyny były bezpieczne? Nawet nie chcę wiedzieć, co to jest i co jemy.
Department of Agric o szkodliwości żywności genetycznie modyfikowanej. Rozmawiamy o przyszłości naszych dzieci. Musimy zjednoczyć pozostałych 25 krajów, wymagając informacji na opakowaniu. Niech to nie kosztuje rolników i konsumentów nigdy więcej. Głosowania na tak na 27, dla nas informacje o transgenicznej żywności na opakowaniach. Inicjatywa została pokonana przez przemysłową kampanię za 4,6 milionów dolarów. Przedstawiając przyszłość farmerów, których ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy to, więcej regulacji rządu, biurokracji i wyższych kosztów. Ale dokładnie to będą mieli rolnicy z Oregon, konsumenci i podatnicy, jeśli 27 zostanie przyjęte. Badanie po badaniu wykazało, że od 80 do 90% Amerykanów chce informacji o żywności GMO. Ale ustawa o informacji o żywności genetycznie modyfikowanej, którą reprezentuje Dennis Kucinich, senator Boxer i inni co rok od 1999 roku. Wciąż czeka. Opinia publiczna w Europie zareagowała ze złością i niepokojem o idei sprzedaży żywności genetycznie modyfikowanej w supermarketach. Ostatni sondaż pokazuje, że 75% społeczeństwa w Europie nie chce żywności modyfikowanej genetycznie. W odpowiedzi na prośby ze strony obywateli, w wszystkich 15 krajach UE przyjęły przepisy wymagające etykietowania żywności genetycznie modyfikowanej. Myślę, że jest bardzo dobry powód, dlaczego korporacje tak mocno walczą z etykietowaniem. Tu nie tylko chodzi o wybór konsumentów. Bez etykiet nie istnieje realnym sposób skutków zdrowotnych żywności genetycznie modyfikowanej. Jeżeli jesteś matką, a karmisz swoje dziecko żywnością i nie jest oznaczona jako na przykład soja i GMO, a dziecko ma reakcje toksyczne lub alergiczne, nie ma sposobu na dowiedzenie się, czy było to spowodowane żywnością genetycznie modyfikowaną. Jeśli jednak jest oznaczona, można powiedzieć, może to przyczyniło się do stanu mojego syna. Idziesz do lekarza, lekarz to potwierdza. Więc możliwe jest wyśledzenie i możemy zacząć budować bazy danych o niepożądanym działaniu. Oczywiście, jeżeli te bazy danych, to mamy sposób utrzymania odpowiedzialności korporacji. Przeciwstawiają się etykietowaniu nie tylko dlatego, że mamy możliwość wyboru i również, że ich produkty nie są sprzedawane, ale dlatego, że etykietowanie jest kluczem do indeksowania skutków ubocznych stosowania żywności genetycznie modyfikowanej. I kluczem do jedzenia dla dzieci Gerber będzie wkrótce wolne od GMO. Gerber, największy producent żywności dzieci w Stanach Zjednoczonych, odrzuca produkty, które zawierają GMO, takie jak kukurydza czy soja. Japończycy są bardzo zainteresowani wpływem żywności genetycznie modyfikowanej. Przedstawiciel znaku towarowego powiedział, będziemy obserwować amerykańskie dzieci w ciągu najbliższych 10 lat. Monsanto nie musi dawać gwarancji bezpieczeństwa biotechnologicznej żywności. Naszym interesem jest sprzedać jak najwięcej. Zapewnieniem bezpieczeństwa zajmuje się FSA. Oprócz zapewnienia, że produkty te są bezpieczne, przemysł biotechnologiczny musiałby zapewnić zwiększenie przepustowości. Postęp w dziedzinie biotechnologii może nam pomóc produkować więcej żywności niż jest obecnie uprawiane lub na gruntach nie nadających się do uprawy. Propaganda. Monsanto przedstawiła pakiet regulacji do FDA i EPA dla soi Roundup, pierwszej dużej komercyjnej uprawie. Jest naprawdę bardzo ciekawe, jak naukowcy podeszli do badań. Nie zwrócili uwagi na istotne sprawy takie jak susze, patogeny roślin i inne rzeczy, które soja jej powoduje w środowisku. W 2000 roku zespół naukowców z siedzibą na University of Arkansas udokumentowali zmniejszenie długości korzeni. W warunkach suszy redukcja ta była o 25%. Ta 25% redukcji będzie tłumaczyć znaczne straty w produkcji na całym świecie. To ogromny wpływ. Inną wadą było, nikt nie zadał sobie trudu w celu zbadania wpływu Roundupu na zdolności leczenia się górnej części rzepaku przez powietrze. I jest jednym z najważniejszych korzyści środowiska słoneczników, jest atutem. Tak jak groch. Nie ma potrzeby stosowania nawozów azotowych w ogrodzie podczas uprawy grochu lub słoneczników. I dopiero teraz zaczyna się to badać.
Ponieważ rolnicy mają problemy z tym w niektórych dziedzinach. Soy Roundup i są oni w kłopotach. I nie potrafią wyjaśnić, dlaczego. Jednym z największych zagrożeń, które pochodzą od superodmian są chwasty, które stały się odporne na herbicydy takie jak Roundup. W 2003 roku w Marister rozprzestrzenił się taki chwast na 21 stanów. Teraz rolnicy muszą używać niebezpiecznych substancji chemicznych. Takich jak 24D, który jest podobny do Agent Orange. I zostało udowodnione, że powodowuje wady wrodzone. Zamiast redukcji opryskiwania coraz więcej trzeba pryskać. Ale jak ta technologia, tak kontrowersyjna, została zatwierdzona przez rząd? Pod koniec pierwszej administracji George'a Busha. Dan Quayle był odpowiedzialnym za to i kierował Radą do Spraw Konkurencyjności. OZW ulcie nam zapewnić produktom biotechnologicznym, takie same traktowane jak innym produktom. Zamiast tworzyć niepotrzebne ustawy. To, co proponował Quayle, skutkowało tym, że nie było rozporządzenia w sprawie tych środków spożywczych. To OZW ścieczyło naukowców administracji żywność i lekarstw. Istnieje ogromna ilość dokumentacji. Ta żywność musi być badana, to jedzenie może być. Ta żywność może powodować nowe genetycznym procesie, technika inwazji. W procesie genetycznym może zmniejszyć zdolność może powodować problemy układu immunologicznego zwierząt laboratoryjnych. Wszystkie te rzeczy muszą zostać poddane badaniom i wpływ na środowisko. Rada Wilea powiedziała, nie ma mowy, będziemy pierwsi na świecie w obrocie tej żywności w wielkich sklepach. FDA powiedziała nie. Więc co zrobili? Powołali komisarza polityki, człowiek o nazwisku Michael Taylor. Pracował dla Monsanto w kancelarii prawnej. Pisał regulacje w sektorze energetycznym, które zasadniczo nie były przepisami. I oczywiście, pozwolił tej polityce bez przepisów, aby stała się oficjalną polityką w 1992. Pracownicy Monsanto i pracownicy w Departamencie Ustawotwórczym to w zasadzie te same osoby. Dam wam przykład. Istnieje niezliczona ilość nazwisk na liście. Ale podam wyróżniającą się dla mnie. Jest Linda Fisher. Linda Fisher w ciągu ostatnich 7 lat był wiceprezes Monsanto. Obecnie jest odpowiedzialna za administrację ochrony środowiska, która również był w administracji ojca George'a Busha. Przed rozpoczęciem pracy w Monsanto. A przedtem pracował w administracji ochrony środowiska. Chodziła tam i z powrotem 3 razy. A lista jest długa w Waszyngtonie. Sprawiedliwość. Clarence Thomas, Sąd Najwyższy, doradca Monsanto do kwestii regulacji. Mickey Cantora, sekretarz stanu do spraw handlu. Administrator Monsanto. Linda Watrut, Agencja Ochrony Środowiska. Naukowiec biotechnologii w Monsanto. Anne Venemyn, sekretarz rolnictwa. Członek zarządu, Celgene, nabyty przez Monsanto. Michael Friedman, komisarz Agencja Ochrony Środowiska, FDA. Dyrektor GD Serle, William Ruckelshaus, główny administrator administracji żywności i członek zarządu Monsanto. Donald Rumsfeld, sekretarz obrony. Przewodniczący Serle, firma Monsanto. Napisałem list do naszego najlepszego prawnika John Ashcroft, prosząc go o pomoc w tym monumentalnym kryzysie, wobec którego stoją rolnicy, twarzą w twarz. Jego odpowiedź była taka. Nie jest to w ich polityce, angażować się w prywatne spory. Od tego czasu miałem świadomość, że John Ashcroft przedstawił sprawy US w sądzie o podobnym przypadku naruszenia praw patentowych w październiku. Poprosił Sąd Najwyższego, by udzielił nowych patentów na rośliny, by chronić korporacje drugie, które są posiadaczami patentów. Uważam także, że pan Ashcroft otrzymał większe wsparcie w kampanii oraz że z ramienia Monsanto wystartowało 2000 kandydatów, którzy odpadli w wyborach do Senatu. John Ashcroft, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, otrzymał od Monsanto największy wkład w wyborach w 2000 roku. Biotechnologia w rolnictwie znajdzie wsparcie w Białym Domu w następnym roku, niezależnie od kandydata, który wygra wybory w listopadzie. Dziennik wewnętrznych Monsanto 6. Powinny być regulacje, które by w zasadzie powiedziały branży i innym, aby obrały inny kierunek.
firm są obecnie odpowiedzialne za badania i raport dla rządu. Proces ten jest dobrowolny. Jeśli zaczniemy naprawdę zadawać właściwe pytania, możemy zatrzymać proces tej technologii następne 50 do 100 lat. Ale ten proces trwa. W Stanach Zjednoczonych, gorczyca transgeniczna, kukurydza, bawełna i słonecznik, które były nieobecne w 1980 roku. Ale w 1996 roku było już uprawiane 3700 hektarów, by skoczyć do 100 milionów ha w 2003 roku. W 1998 roku Meksyk zakaz korzystania z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy w celu ochrony swojego dziedzictwa rolniczego. W Meksyku istnieje praktycznie setki odmian kukurydzy. Niektóre z nich są przystosowane do klimatu bardzo mokrego. Niektóre do klimatu bardzo suchego. Niektóre są odporne na specyficzne szkodniki. Niektóre z nich są dobre do robienia popcornu i została wymyślone przez Azteków. Niektóre odmiany są dobre dla wytwarzania tortilli lub pasz dla bydła. Istnieje wiele kukurydzy w Meksyku. Meksyk, jego powierzchnia jest jak kukurydza. Około 7000 roku lat temu ludzie żyjący w Meksyku zaczęli oswajać się kukurydzą i rozwinął się intymny związek między ludźmi i roślinami. Kukurydza jest nie tylko do jedzenia, ale jest również częścią ich kultury. W górach Alisko rolnicy umyślnie sadzą uprawy kukurydzy w pobliżu obszarów dzikiej kukurydzy Teocintle. A przyczyny takiego postępowania? Ponieważ dobrze wiedzą, że Teocintle jest odporna na szkodniki i cechy te są przekazywane z dzikiej do uprawianej kukurydzy. Nie wiemy, jaka część różnorodność będzie przydatna. Istnieje konieczność utrzymania ich wszystkich. Większość z różnorodności upraw są to tak zwane terrain races, miejscowy wyścig. Są to rośliny, które drobni rolnicy rozwijali w różnych stronach świata, na małych obszarach, przystosowane do warunków danego regionu, które mogą być odporne na przymrozki, susze lub szczególne warunki. To jest naprawdę podstawa różnorodności, którą stale powinno się pielęgnować i oprzeć na tym korporacyjną produkcję pasz uprawnych na całym świecie. Szkodniki kukurydzy w 1979 roku w Stanach Zjednoczonych zniszczyły miliony hektarów kukurydzy. Stany Zjednoczone miały szczęście, że znalazły linię kukurydzy pochodzącą z Meksyku, która była odporna na te szkodniki. W 2000 roku dr Chapela odkrył kukurydzę GM, która rośnie w odległej części Meksyku. Rolnicy, którzy kupili worki kukurydzy w USA, nie były oznaczone jako GM, a kupili ją do jedzenia w lokalnym sklepie rządowym. I jak rolnicy zwykli robić od tysięcy lat, część zbiorów zjadł, a część zostawiał na wysiew. Rolnicy nie widzą różnic między ziarnem a nasionem. Z oczywistego powodu, że nasiona są zarazem ziarnem. Nasiona są reprodukowalne, mają mały zarodek w środku. Tak jak małe dziecko wewnątrz materiału siewnego, i jeśli wsadzisz je do ziemi, wykiełkuje. Transgeniczne nasiona skrzyżowały się z lokalnymi odmianami kukurydzy i zanieczyszczenia przeniknęły linę genów ziarn stad. To zboże jemy, jest spożywana w całym Meksyku. Nie jest jasne, jakie skutki może wyrządzić. Uprawia się ją do spożycia przez ludzi, więc jak może być szkodliwa? Taniej jest kupić Meksykaninowi zboża importowane ze Stanów niż uprawiać ją samemu. To dlatego, że amerykańskie zboże jest dotowane przez podatników, a meksykańskie nie jest dotowane. Mimo to, większość Meksykan woli uprawiać rodzime odmiany kukurydzy. Dlaczego uprawiasz te same nasiona roślin rok po roku, a nie kupisz amerykańskich? Otóż uważamy, że jest to gwarancja bezpieczeństwa. Nie jest to ekonomiczne. Ale wiem, co jem, i smakuje lepiej niż amerykańska.
Praca, którą tutaj robisz, jest ważna dla całego świata. Rolnicy zadają pytanie, czy jak będziemy mieli elementy transgeniczne w naszej kukurydzy? Czy będzie tak, jak się to stało u naszych kolegów z Kanady, gdzie międzynarodowa firma wymusza płatności ze względu na obecność ich genów w uprawach? W listopadzie 2001 roku dr Hapela opublikował artykuł w czasopiśmie naukowym Nature, w którym wykazał skażenia transgeniczne. Zajęliśmy się tym od początku bardzo poważnie. Robiliśmy badania, zbieraliśmy próbki, wysyłając je do laboratoriów. W pierwszej kolejności chcieliśmy potwierdzić wyniki dr Ignacio Hapela, co się stało. A teraz idziemy dalej i próbuję zidentyfikować problem. Jest to bardzo skomplikowany temat, ponieważ nie chcieliśmy, aby w żaden sposób nie zagrażać naszemu dziedzictwu genetycznemu. Najważniejszą rzeczą jest to, ażeby się to nie wydarzyło. To, co się stało, może przyniesie inne konsekwencje. To jest moje zdanie, faktem jest, że tych sekwencji genów nie powinno być w tej kukurydzy na tym obszarze. I to jest duży problem dla nas. Co się dzieje na tych obszarach, kiedy zmienimy jeden genotypu roślin w uprawach przemysłowych? Że preferencyjne wpuszczenie swoich genów do lokalnej kolonii. To, co się stanie, to w zasadzie w celu wyeliminowania tej różnorodności. Ten długoterminowy proces jest bardzo poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa upraw. Nie tylko dla ludzi, którzy tu żyją, ale także dla nas, dla całego przemysłu produkcji żywności. Jeśli nie mamy dostępu do tych zasobów genetycznych, staniemy przed wyzwaniem, którego nie będziemy w stanie rozwiązać. Ten problem nie dotyczy tylko genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, które doprowadziły do patentów w Meksyku. Obecny międzynarodowy system patentowy nie chroni w żaden sposób tradycyjnej wiedzy. Mamy kilka problemów w Meksyku w związku z tym. Są to 3 lub 4 wnioski o patenty na tortilli. Jakby to było coś nowego, jakby ktoś wymyślił tortill, która oczywiście istnieje od 3 do 5 tysięcy lat, nie jesteśmy pewni. Przede wszystkim, niektórzy ludzie będą dyskutować. I myślę, że jest to światowa debata. Czy życie nie powinno być opatentowane całe? I jest to dyskusja, czy ludzkość jako gatunek jest unikatowa. Jest to jak zadanie domowe, coś, co trzeba zrobić. Meksyk, twoja powierzchnia jest jak kukurydza. Do 2003 roku Stany Zjednoczone sprzedały miliony ton transgenicznej kukurydzy do Meksyku, poniżej kosztów produkcji. Na całym świecie rósł opór przeciwko amerykański eksport upraw transgenicznych.
Strata w eksporcie do Europy wynosiła 300 milionów dolarów rocznie. To tylko dalsze zaostrzenie kryzysu rolnictwa w Ameryce Północnej. Po jednej stronie są rolnicy, spółki naftowe i gazu ziemnego, nawozów, producenci nasion, preparatów chemicznych, maszyny i banki. A rolnicy są mniej więcej po środku tego łańcucha żywnościowego. Po drugiej stronie jest przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem, kolejowe, żelazna, restauracje, opakowaniami itp. I to co się stało to, że każdy w tym łańcuchu z wyjątkiem rolników zdominowany jest przez mniejsze lub większe korporacje. Te wielkie korporacje, które miały mniejszą konkurencję, mogły uzyskać znacznie większe zyski w tym łańcuchu i pozostawić niewiele dla rolników. A co robią rolnicy, aby uzyskać szybko większe pieniądze? Kupują od przedsiębiorstw chemicznych nasiona, nawozy, które rosną w ogromną siłę na rynku. Rola rolnika nie powinna ograniczać się do zarabiania pieniędzy. Pieniądze nie powinny kierować rolnikiem, tylko rolnik pieniędzmi. Gdy wydajesz 1,5 dolara amerykańskiego, aby kupić chleb, te pieniądze trafiają w ręce sprzedawcy. Te firmy mają miliardowe zyski, a tylko jednego lub dwóch konkurentów, tak samo firmy, które mielą nasiona na mąkę. A gdy przychodzi czas podzielić się zyskiem z rolnikiem, zostaje mu ledwo 1% tej ceny. I z tego 1% trzeba jeszcze zapłacić potężnych dostawców, którzy sięgają po te centy do kieszeni rolników. Zacząłem badać zależność i ekonomiczny wpływ kukurydzy GMO. Oficjalne statystyki pokazują koszt produkcji tego rodzaju zboża 3,2 dolarów, a powrót do rolników jest 2,2 dolara amerykańskiego. Tracą 1 dolar na worku. Pytam więc, w jak sposób przedsiębiorca, tracąc 1 dolar amerykańskich na każdej sprzedaży, więc traci około 140, jak można utrzymać się z tej pracy? I odpowiedź brzmi, dotacje, że najczęściej subsydiowanymi uprawami są kukurydza, pszenica, bawełna i słonecznik. To te uprawy były pierwszym celem do zmian genetycznych. Jeśli przedsiębiorstwa rolne produkują towary i sprzedają je na rynku, zwłaszcza towary, które są droższe, musisz wiedzieć, że pociąga to za sobą, niezależnie od różnicy, jak jest między wartością, którą otrzymują rolnicy od sprzedawców, a kosztem produkcji. Rząd będzie zrekompensować te różnice. W 2002 roku prezydent Bush ratyfikował jeden z największych w historii program dotacji. Chociaż nie wspomina ani słowa, że jest to wsparcie dla nasion GMO. I jest to powód, który trzyma rolników wykorzystujący ten drogi system produkcji. Wynika stąd, że każdy amerykański podatnik dokłada w formie podatku do przemysłu biotechnologicznego 20 miliardów rocznie. Stany Zjednoczone dotują uprawy. Europa dotuje swoich rolników. A Kanada i Meksyk nie dotuje ani upraw, ani rolników. Rolnicy, którzy są obecnie producentami tych upraw, wyraźnie tracą pieniądze na każdym worku. Ceny są poniżej kosztów produkcji. Wiele z tych rodzin rolniczych zgadza się na ograniczenie i szukanie. I ironią jest to, że przynoszą te pieniądze z powrotem do rolnictwa, aby zapłacić rachunki. Więc mamy tu przypadek, gdzie niewielkie rodziny rolników, tysiące ludzi, na roli i poza nią, dotuje Monsanto i inne firmy chemikaliów, nawozów z tych pieniędzy. Jeśli porozmawiasz z ludźmi, którzy zajmują się teraz rolnictwem i zapytasz o cechy, które mają największe znaczenie w rolnictwie, odpowiedź brzmi, marketing. To pełne korzystanie z programów rządowych. To bardzo dobra umowa z bankierem i z wszystkimi, z którymi współpracujesz. Zarządzanie i wyposażenie. Są to cechy ważne, ale nie pozwalają zrozumieć biologii ziemi lub systemów produkcji. Tradycyjne umiejętności, które tak naprawdę mają znaczenie. Co jest potrzebne teraz rolnikowi w Stanach Zjednoczonych, to aby się zmienił. Umiejętności rolnika muszą być oddzielone od zarządzania procesem biologicznym, który nazywamy produkcją żywności.
W Ameryce na wsi ludzie przekazują sobie wartości wspólnoty i przyjaźni. Ale stopniowy wzrost gospodarstw i plantacji, większej kontroli kapitałowej wymusza przeniesienie się do dużych miast. I w rzeczywistości ludziom zakłada się kajdanki gospodarstw. Następuje erozja w bogactwie społeczności, która dzieli tę przestrzeń. I wiele rzeczy zostaje utraconych w wyniku tego. Moja rodzina żyje w piekle od kiedy to się zaczęło. Jestem przekonany, że to właśnie był powód, przez który mój ojciec miał atak serca. Został on fizycznie i emocjonalnie zniszczony, od kiedy to się zaczęło. Została ona boleśnie dotknięty, a nasza reputacja zniszczona w naszej społeczności. Za coś, czego nie zrobiliśmy. Uważam, że patentowanie roślin i przedłużanie go na kolejnych potomków. Innymi słowy nasion roślin, które wytwarzają. Tak jak słoneczniki tutaj. Które nie mogą być kontrolowane lub zamknięte wewnątrz gospodarstw. Jest niczym innym, jak obłęd. W październiku 2002 roku Monsanto wykofało skargę przeciwko Nelsons. Oni nie mogą wypowiedzieć się na temat porozumienia. Wielu ludzi w branży mówi, 60% produktów dzisiaj spożywanych jest genetycznie zmodyfikowana. Po prostu sobie odpuść, opór jest daremny. Ale to ignorancja. Zdecydowana większość pszenica, ryż, nasze rośliny owocowe, nie są genetycznie zmodyfikowane. Większość żywności, którą jemy, nie jest genetycznie zmodyfikowana. Ale teraz kluczowym zagadnieniem są kontrowersje wokół pszenicy GMO. Nawet niektórzy rolnicy, którzy początkowo uprawiali transgeniczną gorczycę, mówili nie dla pszenicy GMO. Mieliśmy debatę Canadian Wheat, który usiadł przy stole z Greenpeace oraz innymi organizacjami takimi jak Zdrowia i Zrzeszającymi Rolników. Na konferencji prasowej wystosowali pismo do premiera mówiące nie chcemy pszenicy GM. I pismo to zostało podpisane przez 200 organizacji, które były na konferencji. Transgeniczna pszenica jest poważnym zagrożeniem dla nas, Dakota Północna. Znajduje się tu 124 hektary upraw transgenicznej pszenicy. Na obszarach badań doświadczalnych w całym stanie. Nie wiemy, gdzie są te obszary badań, te informacje są tajne. Więc istnieje już potencjał skażenia. Transgeniczne zmiany pszenica wykryte. Stosunki między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Tajlandią są napięte. Po identyfikacji wiadomość wstrzała północno-wschodnim rolnikom, ponieważ nie została zatwierdzona do handlu w tym regionie. Mieszanie się pszenicy naturalnych i transgenicznych jest faktem, a jego skutki. Kiedy to nastąpi, stracimy nasze rynki, to jest proste. To co Monsanto powiedziało, tutaj ustawodawcy, North Dakota, było to, że jeśli zostanie wprowadzone moratorium na ich pszenicę, wykofają wszystkie pieniądze na badań w i z naszych uniwersytetów, z czego szczerze mówiąc byłem bardzo zadowolony. A po drugie, zostanie rozpoczęte postępowanie karne przeciwko stan North Dakota i antyhandlu. W ten sposób starali się sprzedać nam, stanom, nowy produkt. W przeszłości były publiczne instytuty dostarczające rolnikom analizy nowych technologii. Uniwersytety odgrywały bardzo ważną rolę w dawaniu odpowiedzi na te tematy w 70 latach. Ale szybko okazało się, że uczelnie nie powinny tego robić. Potem był duży napływ pieniędzy z przemysłu w celu wsparcia uniwersytetów badawczych. I to doprowadziło, że badania były kierowane pod dyktando firm przemysłowych, a zarazem reklamowały i promowały te technologie. W rzeczywistości, w naszym systemie uniwersyteckim i z pewnością w Ministerstwie Rolnictwa, jest za mało tolerancji dla ludzi, którzy zajmują się badaniami. Bezpośrednio osłabić całą zgromadzoną wiedzę. To jest śmieszne. Cała praca, którą przeprowadziliśmy, aby zbadać
wpływu transgenicznej kukurydzy w stosunku do różnorodności. Kosztowała 2000, porównując ją do 25 milionów przybywających z innej stani. Właśnie domu jej szkoły. I to jest tylko część pracy, która właśnie się dzieje. Przemysł biotechnologiczny agresywnie zaatakował naukowców, którzy w swoich badaniach podważają bezpieczeństwo i dobry wpływ roślin transgenicznych. Wiodący naukowiec dr Arpad Pushtain spędził 2 dni, zanim wyjaśnił cel swoich badań. Jakie zagrożenie niesie dla systemu immunologicznego i osłabiony wzrost szczurów, które były karmione transgenicznymi ziemniakami? Pracownik naukowy na Uniwersytecie w Cornell, Jan Lowsey, stwierdził, że podczas przepoczwarzania się gąsienic w motyla, a karmiły się transgenicznym pyłkiem, 40% z nich zmarło w niewytłumaczalny. Jego badania były szkalowane przez przemysł biotechnologiczny. Gazeta Nature sprzeciwiła się artykułu Ignacio Chapela po jego opublikowaniu. Przemysł i miłośnicy biotechnologii zakwestionowali interpretację ich wyników. Biologia dawała bardzo duże pole do popisu, ale ze względu na rozwój tej technologii widzimy i cięcie wszystkich działów biologii, tylko na rzecz tej jednej strony. Ja naprawdę chcę z tym walczyć. Jeżeli utracimy różnorodność genetyczną, to tak jakbyśmy tracili różnorodność intelektualną, a którą możemy uznać za konieczną w przyszłości. Konwencjonalny kierunek w Stanach Zjednoczonych to obecnie biotechnologiczny postęp, niewielkie wsparcie dla młodych naukowców do prowadzenia badań, które mogą rodzić zdroworozsądkowe pytania. Korporacyjna kontrola nad spółkami badań genetycznych nie ogranicza się do dziedziny rolnictwa. Pozwolili opatentować jeden z genów odpowiedzialnych za raka piersi. Wielu badaczy, którzy pracują nad lekarstwem na raka piersi, nie mają uprawnień do używania tego genu dlatego, że inna firma go opatentowała i żąda wygórowanych opłat za niego. Niektóre z największych firm farmaceutycznych weszła do laboratoriów uniwersyteckich i pozwali naukowców, którzy używali geny, które posiadają. Jest to prawdopodobnie największe prywatne przywłaszczenie sobie tego, co powinno być każdego, co wszyscy mamy wspólnego. Możesz sobie to wyobrazić. I myślę, że jest to jedno z najbardziej niepokojących wydarzeń naszych czasów. Podczas gdy przemysł biotechnologiczny kontroluje poziom intelektualny, inżynieria genetyczna kontroluje poziom komórek. Międzynarodowe korporacje kontrolują globalną podaż żywności. Połączenie Kraft z Nabisco utworzy prawdziwego światowego lidera w przemyśle spożywczym. Rozmiar jest rzeczywistą zaletą w tej branży. Przeciętny obywatel nie zdaje sobie sprawy o zakresie konsolidacji, które opanowały systemy żywności i rolników. Podam tylko kilka przykładów. 80% naszych produktów mięsnych są aktualnie przetwarzane jedynie przez 4 przedsiębiorstwa. W przypadku firm nasion, zdecydowana większość nasiona, które rolnicy obecnie wysiewają, pochodzi z zaledwie 4 spółek. Co jest w tym bardzo niepokojącego, to to, że w ciągu ostatniej dekady jest to, że tego samo typu stężenie odbywa się w sprzedaży detalicznej. I Hafron planuje, że następnym dziesięcioleciu cała żywność na świecie, która jest teraz w sprzedaży detalicznej, będzie kontrolowana przez zaledwie 6 firm w handlu detalicznym i tylko jedna amerykańska, i jest to Hal. Oznacza to, że nie mamy wpływu na to, co będzie się znajdowało na sklepowych półkach. To, co tam będzie, określą niektórzy brokerzy z dużych firm, która wybiera produkty o najwyższej marży zysku. Jednym z problemów, który jest, to, że bioprzemysłu nie zrobił nic dla amerykańskiego konsumenta. Nie ma żywności genetycznie zmodyfikowanej, która przynosi dodatkowych korzyści dla nas. Więc jak sprzedzą tą technologię nam, Amerykanom? Oni mieli pomysł, że biotechnologia może być sprzedawana jak kelnerka karmiąca głodnych na całym świecie. Ludność świata prawdopodobnie wzrośnie o 2 miliardy ludzi w najbliższych 30 lat. A biotechnologia pomoże dostarczyć sposób wytwarzania wystarczającej ilości żywności. Duży problem z tym
Powód, przez który 800 milionów ludzi głoduje codziennie, a to tragiczny fakt. Nie ma nic wspólnego z ilością produkowanego pożywienia. Większość z tych osób głodny powinno być rolnik, ale ponieważ Bank Światowy i MFW udzieliły dużych pożyczek dla tych krajów, kraje te nie mogą mieć rolnictwa dla własnych potrzeb, życia. Mają drogi, ogromny wzrost produkcji roślin, ale na eksport. Muszą sprzedawać do krajów rozwiniętych, do tych samych, które w rezultacie odciągnęliśmy setki milionów rolników od i trafili do Baupol, miasta Meksyk, Brazylii i reszty świata. Bez pieniędzy, nie mogą wyhodować własnego, a konkurencja o miejsca pracy bardzo wielka na rynku w tych krajach. Nie są dłużej niezależni od jedzenia, są uzależnieni od żywności. Omar Essen, ekonomista, zwycięzca Pulitzera. Po 10 latach pracy raz po raz podkreślał, że problem głód nie jest problemem produkcji. To dostarczanie żywności, a nie produkcja żywności, jest tą przyczyną. Uprawy roślin transgenicznych nie zakończą głodu na świecie. Wprowadzenie upraw transgenicznych w najbiedniejszych krajach świata może doprowadzić do jeszcze większego głodu. Zamiast wyżywić 800 milionów głodujących ludzi, stoimy przed faktem, gdzie mamy tą całą produkcję i superfarmy żywności, a rolnik nie może pokryć kosztów produkcji. Następnie mamy wielkie dopłaty oraz 800 milionów ludzi na świecie, którzy są niedożywieni. W erze nadprodukcji, gdzie rolnicy nie pokrywa kosztów produkcji. Kiedy w rozwiniętych krajach dopłaca się do upraw, powoduje to uduszenie rynków w krajach rozwijających się. W 1994 roku w dzień wigilijny, w nawiasie mówiąc, kiedy powiedzieliśmy, że będzie się starać o dostosowanie międzynarodowego prawa w sprawie patentów. Kurs ten został obrany przez i to, co się za tym kryje. Jeśli kraj trzeciego świata hoduje opatentowane rośliny drzewa, Stany Zjednoczone chcą mieć prawo, żeby powiedzieć, że nikt w tym kraju, nawet jeżeli roślina pochodzi stąd, nie może korzystać z niej bez uiszczenia opłaty w sprawie patentu. Aby to zrobić, należy zharmonizować praw patentowych na całym świecie. To jest naprawdę wielka nagroda dla korporacji. Jest jedna rzecz, żeby to sprawić i kontrolować amerykański rynek. Jeśli weźmiemy te rośliny i zmusimy trzeci świat do korzystania z nich i upewnimy się, że nikt w trzecim świecie nie może korzystać z nich bez op. To jest wielkie Eldorado dla korporacji. Rozpowszechniony pogląd w Ameryce Łacińskiej, myślę tu Meksyku, a także o wielu innych częściach świata, że nowy ujednolicony system przyniesie większe korzyści Stanom Zjednoczonym, które wykorzystywałyby najbiedniejsze kraje świata. To jest niepokojące, ponieważ nie istnieje wielu alternatywnych polityków dookoła. Znów zwracamy się ku typowi rządzenie z czasów przywódców despotów. Nie sądzę, że będziemy korzystać z postępu Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji. Naprawdę potrzebujemy współczucia dla ludzi na świecie, którzy mają coraz mniej. Odporność na globalizację. Niektórzy ludzie czują to wewnątrz. Korporacje chcą generować pieniądze, ale nie chcą wziąć na siebie odpowiedzialność, kiedy coś nie działa. Jednym z najbardziej ironicznych faktów jest, że przemysł biotechnologii powiedzieć, że uzdrowi cały świat, stworzył nową technologię o nazwie Terminator, która w zasadzie jest samobójczym genem. Wkłada się go uprawianej rośliny i po jednym wysiewie popełnia samobójstwo. Nie możesz zachować nasion do następnego wysiewu, ponieważ będą one już wysterylizowane, nic z nich nie wyrośnie. Przewidzianych jest 15 patentów z zastosowaniem tej samobójczej technologii. Czy możesz sobie wyobrazić, co się stanie, jeśli ten samobójczy gen zanieczyści uprawy na całym świecie? Jednym ze współwłaścicieli patentu genu Terminator jest amerykański rząd. Kilka lat temu wiele ludzi zastanawiało się, czy to technologia nie będzie wykorzystana do krzyżowania z innymi gatunkami. A promotorzy powtarzali, nie przejmujcie się, nie będzie żadnych krzyżówek. A teraz po kilku latach przyznają, okej, istnieją krzyżówki, ale mamy nowe technologie, które pomogą wam sobie z tym radzić. I oczywiście rodzi się pytanie, co nastąpi, gdy gen Terminator zacznie się krzyżować. Rozwija się też inne technologie. Tak, aby rolnik musiał używać chemikaliów właśnie z tych firm.
by nasiona mogły wykiełkować i rosnąć. Mamy potencjał zielonej pustyni. Jeżeli nie zauważasz różnicy, a środowisko będzie nadal zielone, ale może zostać zmienione od środka. I kiedy to się stanie, gdy monokultura będzie masowo panować? Jak przeniesiemy się w przyszłość, to co znajdziemy w supermarketach? Przyszłość GM zatwierdzona do rozpoczęcia: hawajska papaja, cukinia, len, tabasco, burak cukrowy, ryż, bydło chowne na hormonie wzrostu, radicchio, kruknek squash. Farmaceutyczne. Rośliny, które produkują tworzywa sztuczne, przemysłowe chemikalia oraz farmaceutyki. Kukurydza ze środkiem plemnikobójczym. W Stanach Zjednoczonych istnieją tysiące obszarów do testowania nowych transgenicznych roślin. W 2002 roku USDA zniszczył 15 milionów ton słonecznika zanieczyszczonego przez genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę, opracowanej do produkcji szczepionek dla świń. Moją największą troską jest, aby przenieść się w przyszłość wierząc, że w jakiś sposób technologia rozwiąże problem jedzenia, a to będzie w porządku. Myślę, że wszyscy będziemy w ogromnym szoku. Firmy biotechniczne nie są wyłącznie zainteresowane uprawami roślin transgenicznych. Zauważamy, że poszukiwania rozszerzają na całą wspólnotę istot żywych. Teraz nasz rząd próbuje zatwierdzenia transgenicznych ryb, 15 różnych rodzajów ryb. Także skorupiaki, wszelkie rzeczy, które jemy z oceanów. Szacuje się, że tylko 16 próbek transgenicznego nasienia wrzuconek ma moc zniszczenia dzikiej populacji w ciągu następnych 40 pokoleń. Transgeniczne zwierzęta rolne i transgeniczne kury, tak jak i transgeniczne owady i transgeniczne drzewa. Celem tego uprzemysłowienia jest manipulować wszystkie biologie naszej żywności. Ale coś się stało na tej drodze do przyszłości. Ludzie zaczęli myśleć o konsekwencji dla naszego systemu żywnościowego. I mówią, chcemy w przyszłości różnicowanej żywności. Mamy inny związek z żywnością, z otoczeniem, z rolnikami, z naszym ciałem. Co jest niezbędne do zmiany amerykańskiego systemu żywności i rozwoju zrównoważonego rolnictwa oraz poprawy publicznej jakości zdrowia i środowiska? To, co staramy się robić dla zrównoważonego rolnictwa, jest możliwość korzystania z zasobów, które są w lokalnej ekologii, i recyklingu tych zasobów w ramach systemu, zamiast zabierać środki z innego systemu lub innych ekologii i przetwarzać. I powinniśmy korzystać z energii słonecznej do zarządzania naszymi systemami, zamiast importować paliwa lub inne źródła kopalne. 100 lat temu, ludzie kupowali żywności wyprodukowaną w regionie. Obecnie produkty sprzedawane w supermarketach podróżują średnio 1500 km. Dawniej w całej Ameryce rosły jabłka. Obecnie pochodzą z Chin. W tym celu zużywa się wiele potrzebnej ropy naftowej, którą trzeba im, i tak zwiększa się nasza zależność, a maleje konkurencyjność w stosunku do innych krajów. Żywność z tego gospodarstwa podróżuje średnio. Zaczęliśmy około 10, rozpoczęty program dla rodzin z naszego regionu, gdzie można mieć dostęp do koszyka naszej żywności raz w tygodniu. O nazwie CSA, społeczność wspiera nasze stosunki z tymi rodzinami. Zachęcają nas do dywersyfikacji. I w rezultacie, jeśli się przejdziesz po tej farmie, zauważysz, że na każdym polu jest kilka rzeczy, które są uprawiane. Są to owoce, orzechy, owoce cytrusowe, winogrona, jak pomidory, ogórki i kukurydza. Jesteśmy gospodarstwem ekologicznym od 25 lat, ponieważ jest ustroju rolnictwa, który patrzy na relacje człowieka w stosunku do rolnictwa, który przede wszystkim opiera się na produkcji dobrej żywności, żywności co do której nie ma wątpliwości dotyczącej jakości i smaku.
żywności, która jest zdrowa, którą z pewnością moje dzieci mogą jeść. W ten sposób staramy się rozwijać system, żeby był zróżnicowany, zdrowy i zrównoważony. Musimy szanować logikę przyrody w tym wszystkim. Musimy szanować tysiąclecia, przez które one rosły. Tą pracę tysięcy pokoleń ludzi, którzy za każdym razem segregowali dzikie cebul, za mało rozwinięta, większa, wybierali. To nie jest coś, co każdy może stwierdzić. Konsumenci wydali w 1990 roku 1 miliard dolarów na żywność ekologiczną, organiczną. W 2003 roku 13 miliardów na żywność ekologiczną, organiczną. W 1990 roku rząd podjął starań po latach formułowaniu zasad. W 1997 roku okazało się, że standardy umożliwiają napromieniowanie masy biologicznej i organizmów transgenicznych. Rząd zmierzył się z jednym z największych protestów konsumentów w historii. 275 tysięcy obywateli napisało do USDA o odrzucenie tych norm i wymagają czystych i przejrzystych norm ekologicznych. Konsumenci wygrali. Według mnie zmienił się zakres rolnictwa ekologicznego, to nie tyle z punktu widzenia gospodarki, ale także od strony zdrowia, aby chroniło moje zdrowie i zdrowie rodziny i sąsiadów. Ponieważ jestem szefem na swojej ziemi, oznacza to, że jestem również odpowiedzialny za to, co dzieje się u mnie, ale i poza moim płotem. W nasz katalog ustaw organicznych jest napisane, że rolnictwo ekologiczne jest realną alternatywą dla kryzysu w rolnictwie. Była rewolucja w inżynierii genetycznej, ale istnieje też kontrrewolucja. Ludzie wracają do kupowania produktów świeżych, produkowanych przez lokalnych rolników. Liczba rynków rolniczych w USA wzrosła od 1994 roku do 2002 roku o 79%. Rolnictwo ekologiczne, rynki rolników i społeczność wiejskiej mają do wyboru tylko 3 z wielu alternatywnych modeli żywności dla przemysłu. Południowa Dakota i Nebraska, same spośród 8 innych stanów, zatwierdziły w konstytucji lub ustawodawstwie państwa dodatki zakazujące wszelkich innych rolnictw niż tradycyjne. Gdy korporacja powiedziały, że Nebraska nie miała prawa do zakazania posiadania właścicielom korporacyjnym pól rolniczych, Sąd Najwyższy w Nebrasce powiedział, Nebraska może umieścić w konstytucji to, co chce. To jest jego podstawowe prawo, to jest esencja amerykańskiego systemu demokratycznego. Konsumenci są wciąż królami. Problemem jest to, że konsumenci nie są w stanie uzyskać dostępu do prawdziwych informacji. Jedną z rzeczy, którą wszyscy mogą zrobić, to szukać jak najwięcej informacji, jak tylko udostępniać takie informacje do wiadomości publicznych i tak, aby każdy mógł nadal korzystać z opcji wyboru. Ze względu na płynność systemu żywienia, może szybko się zmieniać na podstawie opinii publicznej. Ale jeśli żywności genetycznie modyfikowana nie jest oznaczona, to w jaki sposób konsumenci mogą korzystać ze swoich praw? Wybory, jakich dokonujemy w supermarketach, zmienia przyszłość żywności. Jedzenie jest jedną z najintymniejszych rzeczy, jakie robimy. Jeśli nie mamy możliwości wyboru w tej kwestii, myślę, że to może być bardzo niepokojący scenariusz. Istnieje bardzo duża liczba ludzi z innych krajów, którzy nigdy nie przyjmą amerykańskiego modelu rolnictwa chemicznego na dużą skalę i na pewno odrzucą pojęcie, że efektywność osiąga się nie poprzez to, że istnieje 2 producentów samolotów na świecie lub 4 producentów pojazdów samochodowych lub 2 przedsiębiorstwa oprogramowania. Wierzą, że wszelkie zyski uzyskane przez wydajność zostaną stracone, ponieważ utracana jest różnorodność. Jeśli nie nastąpi rzeczywiście jakaś wielka, poważna zmiana lub wyzwanie w rolnictwie, w sposobie jego zarządzania i biznesie zorganizowania gospodarstw. Myślę, że to pytanie jest otwarte. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że to nastąpi, jeżeli amerykańskie społeczeństwo oraz rolnicy nie powstaną i powiedzą: czekajcie, nie chcemy iść w dół dalej tą drogą. Jesteśmy rządem ludzi, ludzie dla ludzi. Hej. Jesteśmy ludźmi, nie chcemy tam iść.
niech WTO, Światowa Organizacja Handlu, odczepi się od rolnika. Zdrowa żywność. Nasze dzieci nie są szczurami laboratoryjnymi. Zostawcie nasze geny w spokoju. Unia kucharzy, tylko bezpieczna i zdrowa żywności. Zagrożony gatunek, rodzinne rolnictwo. Nietestowane, nieoznakowane, niejadalne. To zależy od ciebie, tobą.